Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a was moi drodzy, zapraszam do kolejnego odcinka z gry Sandland. Tak, i co my dzisiaj możemy ogarnąć? Polecimy sobie dzisiaj do miejscowości Patago, wioski Patago, bo tam mamy do zrobienia dwie misje poboczne, ale zanim zobaczmy, czy jesteśmy w stanie chociażby nasz czołg zaupgrade'ować, bo powiedzieliście mi w komentarzu ostatnio, na co dziękuję, że prawdopodobnie mogę już niszczyć te szare, może twarde skały. I tak, sprawdzimy sobie to oczywiście po drodze. Tak, od ciebie. Ani ja już to mówiłem nie raz, ale od ciebie dużo bym potrzebował. Ale może po kolei. Najpierw zobaczmy pojazd, ulepszenie pojazdu, bo zdobyliśmy ostatnio te stopy kobr, nie? Jak dobrze pamiętam. Tak, nasz czołg, czyli najbardziej używany pojazd w całej grze. Świetnie. Znowu więcej PW, więcej ataku, więcej obrony i faktycznie stop kobr mamy już w swoim ekwipunku. O, stop panter. Mamy, o dziwo. Czyli 14 poziom. Pięknie. Stal dobrej jakości. Świetnie. Jeszcze można dźwignąć stop raptorów dobrej jakości. Dobrze wiedzieć. Często korzystamy z Kitsaika, ale chciałbym pierw zobaczyć Bobera, czy jest... Ale mi prędkość ekranu zmieni, nie? Tak, na razie Kitsaik. Tak jest. Cyk. Ile się da. No i bardzo ładnie. I jako kolejny może być Boberek, czemu nie? Jeszcze na coś nam wystarczy? Bagiego bym dźwignął. I jeszcze nam wystarczy. No Gonzo akurat w ogóle nie używamy, bo jest na tą chwilę wyrzucony z koła ekwipunku. Czasami korzystamy z Hoppera. Czemu nie? O dziwo, jeszcze mogę Bobera jeden poziom? Nie, nie mogę, to co mnie tu oszukuje? Aha, bo chip mogę dźwignąć. No tak. No tak, właśnie. Tak samo we Speed i Gonzo niekoniecznie, ale u Hopperka czemu nie? Dobra, no znowu troszkę się pozmieniało. Speed Gonzo, na razie cię olejemy, gościu. Teraz tak, zobaczmy sobie ulepszenie pojazdu. Nie, ulepszenie części. Bo zobaczcie, tutaj pisze. Niszczy twarde skały. Tak to jest, gdy Sebastian nie czyta opisów, nie? Co ciekawe, już ta armata też może rozbijać twarde skały. To sobie to zobaczymy później. Ale chyba ciebie nie mogę. No tak, zabrakło mi stop kobru. Szkoda. No dobra, trudno się mówi. Trudno się mówi, żyje się dalej, nie? O, mogę tu podnieść karabin maszynowy u ciebie, gościu. Niech ci będzie. Jeszcze kogoś możemy poprawić? Przepraszam, niepotrzebnie wyszedłem. Nie koń... O, mogę. Ale... Aha, jedną i drugą. No to bardzo ładnie. Drugą żadną też? Też. Dobra, ale chciałem jeszcze dołożyć chip do... Dostosuj pojazd. Do ciebie, gościu. Do Boberka. Bo mamy chip, bodajże na prędkość, nie? Chip ekstra, zwiększenia prędkości o 2-4, no i zawsze to spoko. Na upartego włożyłbym oba chipy. I nawet tak już jest. Bardzo ładnie. Tu nic nowego. Stabilizator 2 biorę. Silnik. Czy on jest lepszy? Trudno powiedzieć. Karabinic. Jak pamiętamy, chyba coś gdzieś się nowego pojawiło, nie? Tylko gdzie to było? O, silniki, turbododowany silnik. Aha, dwurzędówki, to znamy. Lekkie nogi, lepszejsze podobno. Znaczy, ja wiem, czy lepsza. Może większa prędkość, ale mniejsza obrona. I duży zasobnik rakietowy. Brzmi dobrze. Jeszcze do czegoś było coś nowego, nie? Czy to nie było do Bugiego czasem? Na szybko. Silnik 1 to już znamy. Stabilizator. Dobra. Tutaj nic.
Tutaj nic, wiem, że gdzieś coś myśmy nowego jeszcze dostali. Zwykłe nogi, a lekkie nogi. Wszystko pięknie, ładnie. Zwiększają prędkość, ale obniżają obronę, nie? Silnik V2, R1, no, może być. Dobra, na razie to zostawmy, moi drodzy, bo możemy tu połowę dnia spędzić. A też nie o to chodzi. Dzisiaj chcemy zrobić jakieś misje faktycznie. I zobaczymy, co Kica, jak ma do powiedzenia. Prawdopodobnie po prostu ma nową mapę, nie? Ciekawe, jak one działają. Kiedyś to musimy sprawdzić. Cześć, Lassie. Is it just my imagination, or has the town gotten more lively? Oh yeah, I found something cool, so I'll share it with you. A dziękuję bardzo. No faktycznie, ma nową mapę skarbu Muffin. Zaznaczono lokalizację skrzyń ze skarbami w regionie Muffin. Tak. Spotkaję tort Muffin Wapno. Świetnie, też tak sądzę. Czy my te rejony już znamy? Muffin to jest tutaj. Wapno. Wapcho oczywiście. I gdzieś tu w teorii ma być ten skarb, nie? Nie widzę tego tutaj w tym miejscu. No może kwestia jeszcze pokombinowania. Gachlet nie. Kappa nie. Hotkai gdzieś tu powinno coś jeszcze być. A. Dobra, jakoś to myślę, że kiedyś potrafimy. Dobrze, nie ma czasu. Lecimy od razu. Polecimy sprawdzić, czy faktycznie możemy zniszczyć te skały, a następnie śmigamy prosto. Emerytowany kierowca wyścigowy. Wolałbym to ominąć i od razu pojechać do Poe. Chyba, że się nie uda. W takim razie zrobimy główną misję znowu dzisiaj, ale to za chwilę zobaczymy. Nas interesuje to miejsce. No tak, faktycznie nieznacznie szybciej jedzie. It's the leader of the raptors. I really cannot recommend fighting it unarmed. Spokojnie, będziemy się z nim bić kiedyś na spokojnie. Sprawdzimy to nasze nowe moce, jakie uzyskaliśmy kilka odcinków temu. Ale to też jeszcze nie teraz. Jak on fajnie wygląda z tymi workami. Najpierw wy, panowie. Nie strzelaj we mnie, bo ja strzelam w ciebie. No. Jakaś hierarchia musi być, panowie. Bierz. No to, moi drodzy, próbujemy. Działa, w końcu. Yeah, getting lost and having a backtrack would be a pain. No, ciekawa miejscówka, nie? Bijamy tam. Co tu ciekawego znajdziemy? Srebro, sztabki srebra. Dobra. I żelaza. To tutaj. Chyba podobnie, co? Także chyba wszystkie takie będą. People used to pass through here all the time. Now the entire area is deserted. The neat roads disappeared under the sand, and only deadly creatures replaced them. Maybe humans disappearing isn't always a good thing. They'll probably come back when the water does. No to wchodźmy jeszcze piętro wyżej. Co tu ciekawego? Czy też są za skałami? Też. Czyli czołg jednak jest potrzebny. Bez ciebie, kolego, ani rusz. A to wygląda. Pis otwarte. A tam nie widzę, ale... A, chyba nie. Także dziękuję za wskazanie możliwości już wejścia tutaj. They roam over sandland, peddling their wares to all comers. Fellow travelers, huh? If we find any, let's stop and compare notes with them. Dobra.
troszkę materiału się uzbiera, nie? Chodź, kurczę, teraz te kobry potrzebujemy. Znowu. Do rozwoju broni. Oraz tam pójdę tych skorpionów, także trzeba będzie z tymi skorpionami, tymi dużymi skorpionami, jednak troszkę parę razy jeszcze zawalczyć, nie? Ale to nie kłopot. Tego jest dużo. No matter the situation. Clear thinking will lead you to victory, even when the odds are against you. You're talking to the Fiend Prince. I'm like the definition of calm. I zaraz zobaczymy na mapie, jak to wygląda. Czy faktycznie mamy wszystkie zwiedzone? Tak powinno być, nie? A jednak nie. Czemu ta jest jeszcze nie odkryta? Raz, dwa, trzy, tu. Ciekawe. Albo błąd gry, albo jest coś ukrytego, czego nie znaleźliśmy. Bo mowa chyba o tej, nie? Pokaż, no. Usuń ten znaczek. Tak. Ja tu nie byłem faktycznie. What goes through your head in the middle of a... Okej, odhaczyło. Pytanie, jak się tu dostać, nie? Fight. How I'm gonna beat the other guy to a pulp? That's a start, but you might get better results by predicting what your enemy is going to do and reacting accordingly. You'll find it hard to lose if you're always fighting. Idziemy. Unfavorable terms. O, ciekawa tamta jaskinia. Ale to było chyba to miejsce, gdzie myśmy się kiedyś zawrócili, nie? Bo tam było dość ciężko, jeżeli chodzi o przeciwników. Dobrze myślę? Tak. I już się tym nie przejmujemy, nie? No, i bardzo ładnie. Jeszcze ktoś? Tu do góry można wskoczyć, widzę. O, czy to widzicie, co ja? Co to za lustra u góry? Biorę. I ja je z chęcią sobie od razu zerknę. Także dzisiaj. We should keep our distance from the army base unless necessary. I bet they've got loads of loot in there. Can't argue with that, but somehow I doubt they'd take kindly to intruders. If we can't talk you out of it, please at least try to be sneaky about it. Bierz... A, myślałem, to jest skrzynia do otwarcia, jednak nie. A tu jest ta jaskinia. No dobra. A to też by ciekawi teraz to miejsce, ale chyba pusto to. Pusto, no. Co to jest? We'll probably find traveling merchants on the main roads. They roam over sandland, peddling their wares to all comers. Here we go. Fellow travelers, huh? If we find any, let's stop and compare notes with them. Jak to odsunąć? Można jakoś to przyczepić albo coś? Albo tu jest to jakby dostęp od drugiej strony. No tu przejścia nigdzie nie widzę. People used to pass through here all the time. Now the entire area is deserted. The neat roads disappeared under the sand and only deadly creatures replaced them. Maybe humans disappearing isn't always a good thing. They'll probably come back when the water does. Ciekawe. Kiedyś do tego wrócimy, tylko pytanie jeszcze jak.
Chyba, że to jest wejście, wyjście z jakiejś innej strony, jeśli chodzi o jaskinię. Nie, no bez sensu, nie? A. To jakbyśmy nie umieli jeszcze tego przesuwać, co? Dobra, ale moi drodzy, lecimy do tego miejsca. Także widzimy się za chwilę. We need to keep our bearings passing between the cliffs. It's easy to lose your sense of direction on these windy roads. If you get lost, be sure to check the map. Oh, help! We need to keep our bearings passing between the cliffs. It's easy to lose your sense of direction on these windy roads. If you get lost, be sure to check the map. Yep. No i moi drodzy, jesteśmy na tym przejściu. Właśnie w tym przejściu. Przejściu granicznym. No i zaraz zobaczymy, zwiedzimy sobie tę miejscówkę. Cześć. Nie trafiłeś. Brawo. At least that was sort of fun. Już? Tak by to może wyglądało. Panowie. At least that was sort of fun. Dobra, wychodzimy i zwiedzamy. Na mapie widzę jakieś dwa fioletowe punkty. Może akurat jakieś skrzynki czy coś. Shivu, zbieraj wszystko. No, nie żartuj. O! Biorę. We might be able to reach these inaccessible spots. Biorę. To jest dla motocykla. You'll have to travel to new places. Let's try to remember this spot. Dobra, idziemy na drugą stronę. I za chwilę pojedziemy dalej. No i chyba na to wygląda, że nie będziemy dzisiaj pobocznej misji jeszcze robić. Chyba ogarniemy faktycznie tę główną misję. Zaraz zobaczymy. Też do motocykla. Dobra. Nic ciekawego, nie? What goes through your head in the middle of a fight? How I'm gonna beat the other guy to a pulp? That's a start, but you might get better results by predicting what your enemy is going to do and reacting accordingly. You'll find it hard to lose if you're always fighting on favorable terms. Dobra, tam jest jakaś miejscówka, tam również. No ale my tak i tak jedziemy, jakby nie patrzeć, do głównej misji. What the heck is this? This is worse than I expected. No way. You mean Aquanium did all of this? That's right. It caused the massive explosion that obliterated everything in the area. And the one who pulled the trigger on that bomb was the commander of the Royal Army Tank Corps. Me. Oh, I see. Why did you want us to come all the way here? I wanted you to see for yourself just how dangerous Aquanium is. That sounds like a perfectly good reason, doesn't it? But really, I think I was just afraid. You're a pretty tough human, though. What are you scared of? Having to face up to this irreversible crime of mine.
all by myself. But I'm glad we came. Now I'm all the more certain that Aquanium technology is too dangerous for humans. Yeah. And that bread guy wants to get his hands on loads of it for something. A single Aquanium capsule did what we see here. He'll be completely unstoppable if he gets his hands on any more. Oh no! But then, how will I save my father? Father? Oh, I mean... That's enough chit-chat. And you are? Nice of you to ask. The name's... General Croa. Oh, so you've heard of me. Guess I am pretty popular, huh? So this is the Forest Land Army's general? If you know who I am, let's cut to the chase. I'm gonna need you to hand over that Aquanium to me. This is my first time seeing a demon up close. Orders are a pain. Wish you and I could have gone head to head. I'll take you on anytime, anywhere. Don't move. I won't give you another warning. Old man, thief, Anne, don't bite your tongues. Why, you... I said don't move! Hey, that hurt, you jerk! Whew, almost had me. But, playtime's over. Wrong. I'm just getting started. What? This is bad. Retreat! Is everyone all right? That was reckless even for you, Prince. Yeah, no kidding. Huh? Where's Beelze? I got sand in my mouth. Anyway, where are we? Ruins, it looks like. I never thought all of this was under our feet. We don't have time for sightseeing. General Croa and his troops can't be all that far. Let's find a way out before we're spotted. No dobrze, mamy ucieknąć z tych ruin. Looks like ruins. Human ruins from long ago. I don't think we can get back up from here. Let's explore a bit. No? Here we go! Tam jest światło. Pytanie po co? Czy tak od siebie, czy coś wskazuje? Chyba tylko tak od siebie, co? Bo tu niczego nie ma. A jednak jest. Jednak warto było. Cyk. Miedziana moneta. No, może się jeszcze przydać kiedyś. Tu nic więcej chyba nie ma. Chyba. Dobrze, to śmigamy dalej. No i wyszło na to, że dzisiaj zamiast misji pobocznych, które planowałem, to jednak zrobimy jeszcze jedną misję główną. Że poboczne znowu spadają na kolejny. Na kolejny raz. Well, so it goes. The road goes on to the other side, but we sure can't. Well, I guess we should find another way. Są dwie nawet. Dobra.
jest gówno. To pójdziemy sobie tu zobaczyć, bo tam było, widzę, przejście na kolanach. Możliwe, że jakaś skrzynia czy cokolwiek. No właśnie. No, i jednak moneta więcej. No to biegniemy, moi drodzy, dalej. No i pociśniemy ten odcinek do końca, znaczy do końca tej misji oczywiście. A w kolejnym odcinku również przejrzymy sobie nasze umiejętności, bo pewnie... Could we get over if we built up some speed on that slope? We could with the bike, sure. Spróbujemy zaraz. Oczywiście, że spróbujemy. Tylko się rozejrzymy jeszcze. Bo nie wiem, czy jest sens na takie miejsca patrzeć. Może i nie, co tym razem? O, aha, o to im chodziło. Dobra. No dobrze. Myślę, że Buggy też by dał radę, nie? A z tym bardziej, że ostatnio widzieliśmy, że Buggy potrafił skoczyć dalej niż motocykl. To na razie pusto cały czas. O, cześć, kolego. A, tam był jeszcze jeden. Gdzie on jest? Martwy. Dobra. Wow, high clearance. The underground just goes on and on. Wielkie te ruiny, nie? Dobra, idziemy pieszo. Kolejna miedziana moneta. A jednak nie pieszo. Tym razem weźmiemy sobie Buggy'ego. Ale co ty robisz? Sterowanie przepiękne. Jednak motocykl lepszy, nie? Dobrze, motocykl, jednak motocykl. Dobra. Biorę. No, Boże Zebu, co ty odprawiasz? Co jest z tobą? Wiem, że jest wcześniej rano, ale bez przesady. O, cześć. Egzoszkielet, chociaż wolałbym, wiecie co, nie? Nowa moneta. Dobra, chyba się warto rozpędzić znowu. Albo i nie. Albo i nie. Okej. Bierz. Cześć. Widziałem cię, kolego. Rado do ciebie wrócę. Nie no, chyba po takich miejscówkach lepiej pieszo. Za bardzo się odbija od tego. Tu jest dalej to jakby przejście. Myślałem, to jest tylko połowa. Dobra. Ale nie, główne pokazuje... A, do ciebie za chwilę wrócimy, kolego. Dobra.
Mogło zaboleć, nie? Mogło zaboleć. Oj, nie trafiłem. No też nie. Dobrze, bierz. Znowu moneta. Kurczę, co innego bym potrzebował, nie? Z tej piątek monet, a potrzebujemy stopy ciekawsze. Kto? Nie wiem. Co ty robisz? Ja cię w prawo, a ty skręcasz w lewo? Gdzie ty jesteś, kolego? No właśnie. Dobra, wjedziesz tu? Pewnie. To chyba... A jest skrzynia. No właśnie, się zastanawiałem, czy coś tu ciekawego znajdziemy. Mało ciekawe, ale jest. I guess the classics never go out of style. No pointy stakes lining the bottom, though. At least they were humane enough not to impale us. Seems like you spoke too soon. We might be in trouble here. I'm starting to think we'd have been better off fighting the Forest Land Army instead. What are you doing, Prince? Time to throw down. Huh? Like I said, time to fight! Quiet! I see. You guys are scared too, aren't you? Sorry for startling you. We mean you no harm. What are you doing? Are you out of your mind? Incredible. Well, I'll be plucked from the jaws of death by a little girl. Just got lucky, I guess. Wait, I know! They must have been so scared of me that they ran off! Sure, if you say so. Let's find the exit already. No, to było ciekawe z jej strony. Natomiast tu niczego nie widzę. To nie ma być do niszczenia. Tam jest przejście o góry, widziałem oczywiście. Gość sobie zerknę, czy czegoś tu nie ma jeszcze, ale chyba nie, nie? Dobra, wyjdź z tego pojazdu, bo to będzie trwało. Już chyba łatwiej tobą sterować w takich miejscach. Tam coś leży. Dziękuję. O-o. A person couldn't fit through that crack. Hey, Anne. This reminds me of when we found that Don Terrano. You talked to it somehow then, too. Yeah. Sometimes I can hear what the animals and bugs are saying. It's like we can understand each other in a weird way. You can communicate with animals? Just like Prince's older sister, Lilith. She had a similar power as well. Mhm, to ciekawe. Chodźcie no. No secret doors either, huh? Wait, Beals. Your sister's name is Lilith? Yeah. That's funny. Your sister has the same name as my mom. What? A to jeszcze ciekawsze. Mamy tu małą telenowelę się robi z tego. It's no use. I can't find an exit anywhere. And what's your father's name, young lady? Why do you want to know that? Don't worry. Just tell us. Jam.
Wait, isn't the King of Forestland named Jem? Yeah. Bread imprisoned my father. And I'm fighting to free him. I knew it! You really are Fiend Princess Lilith's daughter! What? My mother? Was a fiend? Hold on. Your father's King Jem? You're a princess? What? Dummy! You just had to raise a rat! Oh, I'm sorry. I didn't mean to scare you again. I knew it. That's the same power Lady Lilith had. Uh-huh. And I knew you smelled weird for some reason. How can you be so calm about this? A human marrying a fiend? It happens. Seriously? Anyway, that's not important. This is my mom we're talking about. If she was a fiend, then that makes me... half human and half fiend, yes. The math adds up! But... why? Is being a demon such a shameful thing to you? I didn't mean it that way, but it really complicates things. You do hate it, don't you? Save it for later. We have to think of a way out of here. Hey, these things can understand what you're saying, right? How about asking them if they know how to get out of here? Sure, okay. I can try, but don't get your hopes up. Coraz ciekawiej. Moda na sukces odcinek 6724. Sorry for scaring you again. We would like to leave ASAP. Do you know a way out? If you do, then could you please show us? It's open! Nice, Anne! Yeah, wish I could be as happy as you. No dobra. No dobrze. Wyjdźmy stąd w końcu. Nie wiem, dlaczego mi się znowu włączyła misja poboczna. Dajcie mi sekundę. Dobra, idziemy stąd. Bo czujemy swąd, nie? To było w jakimś kabarecie chyba. The floor might not hold us. Let's not waste time. Keep moving. To może motorkiem, nie? On the bike. No właśnie. You still upset about the whole fiend thing? I mean, I don't know how I'll ever explain this to my friends. Your friends? You mean the resistors? The resistance. Dostaliśmy mapę tego regionu. I tu by wyglądało, że byliśmy wszędzie. Tak, została ta miejscówka jeszcze. Bo tu jest oczywiście, no właśnie to, nie? No właśnie, chodź no tu. Dziadek, chodź. Jest i woda, spoko. Z tej strony myśmy przybyli tutaj. Do they hate fiends or something? The thing
is, this discovery just threw a wrench into everything the Resistance stands for. Protecting the country from fiends. That was how Brad justified his coup. He claimed Queen Lilith was a fiend who was controlling King Jam. We all thought it was a lie. That's why we kept fighting. But if my mother, our queen, really was a fiend... It calls the Resistance's whole raison d'etre into question, doesn't it? That's nonsense! Lady Lilith would never enslave a man, much less an entire country. I'd like to believe you. I would. But with my mom gone, we can't prove anything. Gone where? What's my sis been up to while all this is going on? She's dead. The Forestland Army claims a brave hero slew her. Huh? That's ridiculous! As if sis would ever lose to a human! Not even I could beat her! Not once! You say that, but it's the truth that 10 years ago, Mom disappeared without a trace. No way! Thief! We're finding my sister! Say no more! You mean, you're coming with me to Forestland? Yeah, guess so. Seems we all have the same destination. You're coming too, Rao? Absolutely. I've got to get that aquarium back. Yes! I couldn't hope for stronger allies. Just to be clear, I'm not gonna help your resistors! Resistance. And sure, oh, it's like having a whole army on our side. Are you even listening? I can't believe my big sis lost to someone. I never beat her, so there's someone stronger than me out there. Shouldn't you be more, you know, worried about her? Nie ma tak dobry czołg. Aha, sam zginął. Dobra. Tamten górę będziemy musieli podejść, ale to za chwilę. A, chyba to nie miało sensu za bardzo. Srebrna moneta znowu, no dobra. Ale że gra prowadzi jak zarączkę, nie? W tym momencie. Czy tu czegoś nie ma ciekawego? Masz. I tak to musimy iść, dobra. To w takim razie pierwsze wybierzemy w tą stronę. Oj, nie wyszło mi. Aha, bo nie mam energii. To sobie mogę, nie? Oż ty. Ty. No. Starożytna znowu. No dobra. No to chyba nie ma sensu, co? Nie, ale zobaczcie sobie, że to znowu jest do przesunięcia. Kurczę, jakby to miało działać? Możliwe, że zdobędziemy jeszcze jakiś, nie wiem, pojazd czy coś. Co nam to będzie umożliwiało? Dobra, nieważne. Lecimy. Masz radę? Prawie. Dobra, idę tam pieszo, nie? Znaczy, wiem, że mogłem wziąć skifajka tego małego. A i może tak zrobię w sumie. Czy tam czegoś nie ma? No właśnie.
Drżady, nie? Ale zaraz to ogarniemy. Kolegom. Królowa skorpionów, można dać coś ciekawego. Dobra, musielibyśmy się dostać. No ale odwróć się, nie potrafię się odwrócić nawet, nie? Dobra, idę pieszo. Przepuść mnie! Tam, bo tu miejsca nie ma. Chodź kolego, żanko, przepraszam. Koleżanko, chodź tutaj, bo tam jest za ciasno. Totalnie. Chodź tu. No, od razu lepiej. Ciekawe, że się nie chowie w podziemiach, nie? No co jest? Strzelaj. Znowu się zablokował. O, ruszył. Jeszcze dwa razy i załatwione. Dobra. Nie było to zbyt piękne, szczególnie ta pierwsza blokada na dzień dobry. Tam jest wyjście, nie? Sobie zerknijmy tutaj. O, dobra. Bierz i leć dalej, bo czasu mało. To też coś ciekawego. A, żelazo też, nie? Dobra. Teraz tak. Tam zaraz pójdziemy. Dobra. Tutaj... Byliśmy. A czy byliśmy? Czy nie byliśmy? Nie byliśmy. Dobra. I tutaj na prawo i wracamy na główną ścieżkę. Wielkie te ruiny się jednak okazują faktycznie. Dobra. Nie. Wszystko pięknie, ładnie, ale może jednak ciebie lepiej. Dobra. No i mam nadzieję, że powoli z tej gry już wychodzimy, nie? No właśnie, znowu dwa pomieszczenia widzę. Cicho tu. No. No, wygląda obiecująco i chyba będziemy musieli skorzystać z motocykla. Dobra. First the floor, now the ceiling? Gotta get out of here before we're pancakes. Nie ma łatwo. Nie ma łatwo. Spokojnie. Spokojnie, bo za bubie nic się nie będzie.
No ładne, nie? Powie nasz ojciec, nie? Znowu jadę. Dobra. Czemu tu jest jeszcze jedno zejście? Mapa ruin następna, Staranis 2. Cokolwiek to oznacza. Dobra, wychodzimy z tego interesu, moi drodzy. Wystarczy już. So you finally showed. Took you long enough. He got here before us. My boys might be speedy, but none of them can even hold a candle to me. Nowhere for you to run this time. Hand over the Aquanium. Don't get any funny ideas. Ha! Sounds like you've got a wrong one. You're no match for us without being surrounded by your troopers. Wow, someone's real brave now that you've got me outnumbered. Didn't know you were such a coward. You... Who are you calling a coward? Shall we dance? My little red devil friend. And how about a Molotov? It looks like his engine's designed to be light, not durable. I think any damage to it should slow him down. Don't give up. I'm only just getting started. Don't let him fake you out, BL. What's the matter? Afraid you can't keep up? Don't give up. I'm only just getting started. Aim carefully. Take this! That all? You can't beat mechanical perfection. Take this! Don't let him fake you out, BL! How about a Molotov? What's the matter? Afraid you can't... Not bad, Mr. Pitchfork. Gotta say, you'd make a great recruit if you weren't a demon. Me? Army material? Take this! We can't lose to such an insufferable human! Nie było tak źle nawet, nie? Można powiedzieć. Taki cwany. What? Wow. Why did you just save me? You're a citizen of my beloved country, too! Yeah. Hey, a demon rescuing a human? Is this some kind of sick joke? Oh, I see. Wanted to deliver the finishing blow yourself? Fine, go ahead. You've earned the right. Biel's isn't like that. They're saying you're under a fiend's spell, but it sure doesn't look that way.
The demons I heard about in stories are nothing like you guys. Anyhow, let's call this your win. Just know, it won't go like this next time. Keep trying. You'll never win. Their generals are on a whole other level from the royal armies. General Ari is likely their only match. The Forestland Army is really something else. They don't scare me. Dobrze, dostaliśmy, moi drodzy, dopalacz do motocykla, ale to już w kolejnym odcinku. Na razie zakończmy tą misję. Wychodząc w końcu z tych... Czy ja znam te ruiny skądś? Myśmy tu już nie byli. Biels? Huh? I've been calling you Biels, but you're my uncle, right? Don't go calling me Unc! Oh, Uncle Biels! It's got a nice ring to it. Then you've got to start calling her Lady Anne, thief. She's Lilith's kid after all. Yes, of course. But, I mean, after all we've been through. Okay, this is getting weird. Let's just stick with our old names. If that's all right with you, I'm all for it. Hey, old man, when are we heading to Forestland? I'd like to say soon, but I still have business to take care of. Weren't we all done here? We'll talk once we get to Spino. Sorry, but I need to rest. Pushed yourself too hard, huh? I'm more worried about you. I'm fine. You youngsters. Takes more than an epic adventure to wear you out. Me and Thief are older than you, and we're not one bit tired. You guys are the exception to every rule. No dobrze, jeszcze nam zostało wrócić do Spino. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Aha, tu nas wyrzuciło. No dobra, no dobrze. Good thing we have this safe place to rest. So? What was it you wanted to do? Before we enter Forestland, I want to make sure we retrieve all the Aquanium in Sandland. You mean there's more? I suspect so, but I can't say for sure. I don't get it. Sandland used two battleships in the Great War. One of them was the Lysab battleship, and the other was the Merrick battleship. I see. So those battleships' Aquanium power sources might still be inside them. It's a possibility. Going off their previous actions, it seems the Forestland Army is well aware of the locations of Sandland's Aquanium. I don't know if they've made it to the Merrick battleship in the far northeast yet, but I'd rather be safe than sorry. Can't you tell General Ari and leave things to the Royal Army? I could, but it would be quicker to go there ourselves. And we're stronger anyway. Maybe you're right. Their guards were losing, weren't they? In that case, while you all go and get the Aquanium, I'll stay behind and wrap up our preparations here so we'll be ready to leave at a moment's notice. That would be a great help. Thanks. What are we going to do with the Aquanium we've already got? The Forestland Army might come after us if we keep it on us. You have a point, but I don't know where we could hide it. Maybe we could ask Mayor Tor. Good idea. Let's try that. Jeszcze? Kurczę, myślę, że skończymy tę misję. No ale chciałbym ją zrobić do końca. Panie burmistrzu, jest sprawa. Hey, old man. Where would you hide treasure if you never wanted it to be found? A place to hide treasure? Has Hugh roped you into some kind of treasure hunt? No, sadly. It's nothing so fun. Well, what are you trying to hide? You don't want to know. I see.
It must be quite the treasure indeed, then. Well, you can use the secret room in the west. I'll draw you a map. We used it to hide our arms and such during the Rebel Army days. I'd feel far safer with it there. I'll go and hide it for you. You're in a hurry, right? Leave it with me. You're gonna be all right on your own? Aw, look at you, all worried about your knees. Shut up! I'm not! Knees? It's just an inside joke. Anyway, I'll take care of hiding the stuff. See ya! Why'd Anne have to go and bring up the whole knees thing? Go easy on her. She hasn't seen her parents in 10 whole years. I imagine she must be overjoyed to have finally found a relative. I guess. Dobrze, znowu odcinek wyszedł za długi niż planowałem, także dziękuję wam serdecznie za trwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystacie 4 razy za. Zasubskrybuj, zalajkuj, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej!